Zagrożenie ze strony reżimu Łukaszenki wciąż jest realne. Białoruś otwiera politykę wizową dla kolejnych państw arabskich. Ostatniej doby funkcjonariusze Straży Granicznej odnotowali 243 próby nielegalnego przekroczenia naszej granicy. Każdego dnia liczba osób, które nielegalnie próbują przekroczyć granicę polsko-białoruską, wzrasta. Wczoraj zatrzymanych zostało 238 imigrantów, dzisiaj odnotowano o 5 więcej. Wczoraj, 17 września, funkcjonariusze Straży Granicznej odnotowali 243 próby nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski. Strażnicy graniczni zatrzymali jednego nielegalnego imigranta, obywatela Syrii. Pozostałym próbom zapobieżono. Straż Graniczna poinformowała również, że za pomocnictwo w przekraczaniu granicy zatrzymano 4 cudzoziemców. To obywatele Turcji oraz Ukrainy. Od początku września odnotowano już ponad 3,5 tysiąca prób nielegalnego przekroczenia granicy Polski z Białorusią.